Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco na kolejnym dniu mojego wezwania. Dzisiaj dzień 37. Niektórzy z Was pytają mnie, co to za wezwanie i o co w tym wezwaniu chodzi, ponieważ pojawia się coraz więcej osób, które są zupełnie nowe i być może nie byliście od początku i nie wiecie tak naprawdę, skąd to się wzięło i o co tak naprawdę w tym chodzi, co to za wezwanie, więc dla tych z Was, którzy dopiero co się pojawiliście w mojej przestrzeni, dopiero mnie poznajecie, a ja mam dzięki temu możliwość poznania Was, chcę powiedzieć, że jest to wezwanie, które ponad miesiąc temu podjęłam, sama dla siebie zupełnie, ale zainspirowana zostałam przez jedną z niesamowitych, absolutnie niesamowitych kobiet, Melanie Ann Layer z grupy Alpha Femme, gdzie zdecydowałam, że pójdę w jej ślady i zrobię to, co ona zrobiła kilka lat temu, a co dla mnie okazało się być czymś niesamowitym. I zdecydowałam, że przez 365 dni, dzień w dzień, będę pokazywała się live tutaj na profilu prywatnym, bez względu na wszystko. Więc dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym to wezwanie jest, jest to cały rok, 12 miesięcy, 365 dni, kiedy pokazuje się live. O różnych porach dnia, ale pokazuje się zawsze i nieważne, czy chcę, czy nie chcę, nieważne, jak się czuję, nieważne, czy jestem zmęczona, nieważne, czy mam czas, nieważne, czy mam przestrzeń, pokazuje się live. Czasem pokazuje się rano, czasem pokazuje się w południe, czasem po południu, czasem wieczorem, a czasem bardzo, bardzo późno wieczorem, ale zawsze przed 12 w nocy czasu, w którym się znajduję. I dzisiaj przychodzę do Was z absolutnie fenomenalnym tematem, z tematem, który pojawił się gdzieś w przestrzeni mojej, kiedy widzę, co się dzieje przede wszystkim z kobietami, ale myślę, że dla mężczyzn to też jest ważny temat. I za chwilę opowiem, o co tak naprawdę chodzi, ale pozwolicie, że najpierw się z Wami przywitam, ponieważ kilka cudownych, wspaniałych osób już się pojawia tutaj, więc chcę się z Wami przywitać osobiście. Dzień dobry, Magdo, witaj Agnieszko, cześć Dorotko, kochana. Witaj Milena, witaj Magda, witaj Darku, witaj Danielu, cześć Agnieszko, cieszę się, że do mnie tutaj dołączyliście. Jak zawsze kilka osób jeszcze zaproszę, które się jeszcze nie pojawiły, a które być może będą miały ochotę obejrzeć ten live, ponieważ, tak jak powiedziałam, z mojego punktu patrzenia jest to bardzo ważny live, live, który być może dla części z Was stanie się ogromną inspiracją i być może pokaże Wam troszeczkę inne spojrzenie, albo podpowie nawet, w jaki sposób możecie zmienić coś w swoim życiu. Zmienić na plus, oczywiście na plus, nie inaczej. Więc już kończę, jeszcze tylko dwie osoby, okej. I zapraszam zawsze pierwsze osoby, które są u mnie na liście, więc jeżeli ktokolwiek z Was nie został zaproszony, to nie dlatego, że Was wykluczam, ale dlatego, że nie chcę po kolei przebiegać przez wszystkich, a prawie 3000 znajomych, więc zapraszam po prostu tylko kilka osób pierwszych, żeby mogły dołączyć, a najczęściej pierwsze osoby to są te, które są najbardziej aktywne w moim profilu. Dziękuję za serduszka, dziękuję kochani. Dzień dobry Aniu, witaj kochana. Więc chciałabym zacząć od tego, że chcę Wam powiedzieć trochę o swoim przykładzie, na swoim przykładzie, podać Wam, o co chodzi z tym tematem, z którym przychodzę, że lepiej stracić niż pozwolić na ponowny gwałt na sobie. Cześć Ina, hej kochana. Więc chcę Wam powiedzieć, że kiedyś dla mnie, dawno temu, dla mnie gwałt był oczywiście związany ze seksualnością. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczęłam pracować z ciałem, bardzo, bardzo mocno pracować z ciałem, z traumą, z emocjami, z przeszłością, zaczęłam doświadczać i zauważać, jak bardzo często pozwalam sobie na gwałt w bardzo szerokim zakresie. I ten gwałt nie miał nic wspólnego z seksualnością. Ten gwałt miał bardzo dużo wspólnego z tym, że robiłam rzeczy wbrew sobie. Robiłam i zgadzałam się na rzeczy, które były niezgodne ze mną i miałam tak ogromną wewnętrzną niezgodę w ciele na to, by kontynuować dane działanie, a mimo to działałam, mimo to robiłam. Teraz to może być, to jest tak szeroki zakres, to idzie na tak szeroką skalę, że dopóki sobie nie zdamy z tego sprawy, nie uświadomimy tego mechanizmu, to nie wiemy nawet o tym, że coś takiego sobie robimy, a efektem takiego gwałtu na sobie
ten efekt jest straszny, ponieważ to, co się dzieje, to następuje ogromna separacja między mną, moją świadomością, a moim ciałem. I moje ciało staje się zupełnie odsunięte na bok i efekt tego bardzo często pojawia się w nie tylko dolegliwościach i chorobach, ale także w otyłości, w tym, że pojawiają się dodatkowe kilogramy, w tym, że nagle podejmuję decyzje, które są bardzo szkodliwe dla mnie, w tym, że nagle zaczynam ufać innym, a nie temu, co mi się pojawia. Dysocjacja, tak jest. I to, co się dzieje, to bardzo dużo kobiet zaczyna trafiać do mnie, które przychodzą i mówią: słuchaj, robię rzeczy, których nie chcę robić, ale z jakiegoś powodu je robię i potem konsekwencje tego są straszne. Podejmuję decyzje biznesowe, ważne decyzje biznesowe, chociaż czuję, że to nie jest dobra droga, ale je podejmuję i potem okazuje się, że była to bardzo zła droga i wpadam w ogromne kłopoty. Decyduję się na spotkania towarzyskie, na które nie mam ochoty, ale idę, bo muszę, bo powinnam, bo się umówiłam, a potem choruję przez kilka dni, bo czuję, jakby ze mnie cała energia zeszła. To są drobnostki, to są pierdoły, na które zgadzamy się, a które nie są z nami zgodne, ale które przynoszą potem bardzo drastyczne konsekwencje w naszym życiu. I tak naprawdę zaczyna się to od maleńkich rzeczy, takich, wydawać by się mogło, zupełnie nie mających związku. Wydawać by się mogło, że to są takie pierdółki, że... Sekundkę, dajcie mi tylko, bo coś mi się jeszcze pojawiło. Teraz Wam powiem, o co chodzi. Bo chcę to jeszcze tylko... Zawsze zapomnę o tym. Sekunda. Zawsze zapomnę tego udostępnić. A wiem, że są osoby, którym się to po prostu nie wyświetla, dlatego chcę to jeszcze tylko udostępnić na jednej grupie. Więc zaczyna się to od zupełnie drobnych rzeczy. Cześć, Adrianie. Zaczyna się od tego, że zamykasz usta, bo ktoś coś mówi i mimo, że się z tym nie zgadzasz, mimo, że to narusza Twoją przestrzeń, to Ty siedzisz cicho, bo nie chcesz ranić czyichś uczuć. Zaczyna się od tego, że przemilczasz pewne rzeczy, gdy ktoś po Tobie jedzie, ale tak naprawdę ostro, jak po łysym koniu. A Ty siedzisz cicho i znosisz to, nie robiąc zupełnie nic. Zaczyna się od tego, że trzymasz język za zębami, gdy ktoś miesza Cię zupełnie z błotem i pozwalasz na to i nie robisz nic. Zaczyna się od nic nie robienia, bo zapłaciłaś lub zapłaciłeś za coś. Czyli zapłaciłam za manikiurzystkę, chociaż widzę, że właśnie mi pieprzy kolejny paznokieć. Ale zagryzam zęby i wytrzymuję do końca, choć wiem, że będę niezadowolona z efektu, bo za to zapłaciłam i szkoda mi pieniędzy. Wytrzymuję na fotelu u fryzjera, chociaż widzę, że blond, który miał być chłodnym blondem, okazał się ciepłym, wściekłym, rudym albo kurczaczkowym i wiem, że za chwilę ona będzie mi tłumaczyła jakieś bzdury i opowiadała jakieś pierdoły, dlaczego wyszło tak, jak wyszło i wyjdę stamtąd niezadowolona, ale nie przerywam całego procesu, wytrzymując z zamkniętymi ustami na tym fotelu i czując, jak napływa do mnie gorąco, jak mi się podnosi ciśnienie, bo zapłaciłam. To sama sytuacja jest, kiedy idę do kosmetyczki i widzę, co mi zaczyna robić na twarzy i wewnętrznie czuję ogromną niezgodę i taki głos, który przebiega przez moją głowę: zatrzymaj to i wyjdź. Ale się zgadzam, bo zapłaciłam. Idę na spotkanie z coachem, z mentorem i kiedy siadam przed laptopem i odpalam Zooma i
osoba, która mnie prowadzi, zaczyna mi opowiadać rzeczy, które kompletnie się ze mną nie zgadzają, i wiem, że to nieprawda, i wiem, że jest inna droga, ale osoba mi mówi, nie, to jest jedyna droga, a ja czuję wewnątrz, w sercu, tak dużą niezgodę i przytakuję, okej. I słucham dalej, i im dalej słucham, tym większa we mnie niezgoda i zaczynam się zastanawiać, czy to ze mną jest coś nie tak? Bo skoro jest ktoś wyżej niż ja, jest moim autorytetem, to czy to ze mną jest coś nie tak? Czy to ta osoba się myli? I ponieważ zapłaciłam za ileś sesji, to idę dalej. Bo zapłaciłam. Kupuję warsztat. Wchodzę na ten warsztat. Odsłuchuję pierwszego live'a i mówię, matko, co za bzdura. I wiem, że to nie jest to, ponieważ miejsce, w którym jest ta osoba, która ten warsztat prowadzi, to miejsce, w którym ja byłam x czasu temu i wiem, że to był pewien etap i jestem w innym miejscu i to wszystko wygląda inaczej. Ale zapłaciłam za ten warsztat, więc muszę odsłuchać do końca. I to są malutkie rzeczy, na które się zgadzamy. Malutkie rzeczy. Zgadzanie się na towarzystwo, które cię męczy, ale idziesz tam, bo się umówiłeś. Zgadzanie się na seks, którego nie chcesz, ale robisz to, bo chcesz mieć święty spokój. Zgadzanie się na spędzanie czasu w sposób, który w ogóle nie jest dla ciebie i na który w ogóle nie masz ochoty, ale wszyscy chcą, więc ty się zmuszasz i idziesz i robisz to. Zgadzanie się na pójście na zakupy, na które w ogóle nie masz ochoty, tylko dlatego, że twoja nastoletnia córka stoi nad tobą i ziamga, bo obiecałaś, a ty czujesz się koszmarnie, ale obiecałaś, więc idziesz. To są maleńkie rzeczy, które powodują, że zgadzamy się na robienie i bycie wbrew sobie, w niezgodzie ze sobą wewnętrzną lub ze sobą wewnętrzną. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się zgadzamy na takie rzeczy? Jak to możliwe, że jesteśmy tak bardzo oderwani od siebie? Tak bardzo separujemy siebie? Wszystko zaczyna się oczywiście, że w dzieciństwie. Oczywiście, że tam ma swój początek. Tam ma swój początek, ponieważ tam powiedziano nam, że to, co czujemy, to czujemy źle. Cześć Jolu, witaj Robercie, dzień dobry Anetko. Czujemy źle, że inni wiedzą lepiej, że innych mamy słuchać, że to, co czujemy w ciele jest niezgodne, że emocje, które czujemy są nie okej. I następuje separacja, tylko że ta separacja, mimo że następuje, my nadal czujemy pewne rzeczy w naszym ciele, my nadal odczuwamy, tylko przestajemy temu ufać, przestajemy za tym iść. Ja na samym początku myślałam, że chodzi o to właśnie dzieciństwo, że wtedy nas nauczono tej separacji, zaufania komuś innemu, że ja nie wiem, co robić, ja jestem nieważna i owszem, to była jakby wierzchnia warstwa. Ale pod spodem okazało się, że jest coś dużo większego. Pod spodem okazało się, że nawet po przepracowaniu, przeprocesowaniu tego wszystkiego, niewiele się zmieniło. Za każdym razem, w każdym procesie, kluczem do wszystkiego jest nie tylko analiza i zobaczenie, skąd co płynie i dlaczego tak jest i dotarcie do tego, ale również wprowadzenie nowego. I to wprowadzenie nowego często zaczyna się od decyzji. Mogę powiedzieć, że zawsze zaczyna się od decyzji. Od decyzji, a potem od zrobienia kroku, który jest cholernie niewygodny. I przyglądając się swojej całej transformacji, wszystkim zmianom, które się zadziały w moim życiu, pomyślałam sobie, że nie chodziło w nich tyle o proces, ponieważ przez bardzo długi czas myślałam, że to proces wszystko zmienia i proces nic nie zmieniał. I miałam coach, która mnie prowadziła przez pierwszych kilka lat, gdzie płaciłam bardzo duże pieniądze za te sesje, tylko że tam były same procesy.
I owszem, ja jakoś ogarniałam te emocje, one wypływały i tak dalej, tylko nic się nie zmieniało w moim życiu, ponieważ brakowało dwóch elementów. Dwóch elementów, które składają się na wprowadzenie nowego. A wprowadzenie nowego zaczyna się od decyzji i wykonania kroku ku temu nowemu. Kroku, który jest inny niż to, co robiliśmy zawsze. Kroku, który będzie inną decyzją, innym działaniem, inną reakcją. I to musimy wiedzieć, jaka to jest ta inna reakcja, jakie to jest to inne działanie. Czyli jeżeli ja przez wiele lat zgadzałam się na seks, na który nie miałam ochoty, to tą decyzją będzie powiedzenie sobie: od teraz będę zgadzać się na seks tylko wtedy, kiedy mam ochotę. I co to znaczy? To znaczy, że jak nie mam ochoty, to mówię: wiesz co, przepraszam cię, dziękuję, ale nie mam ochoty dzisiaj. I teraz to jest krok, który potrzebuję wykonać, którego jestem świadoma, ale co jest potem? Potem jest coś, gdzie ludzie najczęściej wymiękają, zupełnie odpuszczają, ponieważ potem następuje, mogłabym to nazwać takim testem wytrzymałości, siły naporu emocji, która się pojawia. I to jest klucz. Jeśli to wytrzymasz, to przełamiesz schemat. Jeżeli idę do kosmetyczki i postanawiam, że to jest ten raz, że jak zacznie coś robić nie tak, to powiem jej i przerwę, i muszę być tego świadoma, i muszę tą decyzję bardzo mocno świadomie w sobie podjąć i ją powiedzieć na głos lub napisać. Cześć, kochana. Dzień dobry, Magdo, witaj. Ale mi miło, że jesteś tutaj. Jeżeli jestem tego świadoma, podejmuję tą decyzję. Amen. Dziękuję. I podejmuję tą decyzję, że powiem tej kosmetyczce: proszę przerwać, bo widzę, że to nie jest to, czego ja oczekiwałam i mam gdzieś te pieniądze, które zapłaciłam, to teraz to, co jest bardzo ważne, to to, co się zadzieje, czyli jej reakcja. Cześć, Moniko. Jej reakcja na moje zachowanie, na moje działanie, na moją decyzję, ponieważ to się nie kończy tylko na nas. Opowiedz mi koniecznie o tym momencie. To się nie kończy tylko na nas. Cześć, Ewo. To kiedy my wychodzimy z naszą decyzją, dziękuję, to okazuje się, że świat zaczyna reagować. I teraz to jest test. To jest tylko test, kochani, który macie wytrzymać. I ludzie poddają się, ponieważ nie wytrzymują siły i naporu emocji, które się z tym wiążą. Nie dają rady, bo myślą, że jak podejmą decyzję i zrobią pierwszy krok, to wszechświat im przyklaśnie i powie: brawo, Sylwia, jest, przełamałaś, czerwony dywan i wszystkie fanfary dla ciebie i szampan się leje, brawo, teraz będzie już inaczej. A rzeczywistość jest taka, że wcale tak nie jest. Ponieważ robisz pierwszy krok, podejmujesz tę decyzję, mówisz: dzisiaj nie będę z tobą szła do łóżka, nie, dzisiaj nie będę tego seksu uprawiać, nie, proszę przerwać te paznokcie, robienie tych paznokci, proszę przerwać to, co pani mi robi na głowie, czy pan, nie ma tak naprawdę znaczenia, proszę skończyć, nie zgadzam się z tym, co do mnie mówisz, nie pójdę, nie spotkam się z tymi ludźmi, dzisiaj po prostu czuję nie. I to jest krok pierwszy, a potem masz się skupić z uważnością na swoim oddechu i głęboko oddychać, ponieważ reakcja otoczenia będzie taka: co? Jak to nie? Zawsze się zgadzałaś, o co ci znowu chodzi? Co znowu tym razem zrobiłem źle? Ble, 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 ble. Dlaczego pani rezygnuje? Przecież ja jeszcze nie skończyłam, przecież jeszcze pani nie wie, co tutaj będzie. Oddychaj i wytrzymaj. I wytrzymaj, ponieważ wartość, którą zyskasz w relacji do pieniędzy, które ci się wydaje, że stracisz, jest bezcenna. Moment, w którym zaczęłam pierwszy raz tak robić, był momentem, kiedy wyszłam w trakcie, dosłownie w trakcie, od kosmetyczki. To było pierwsze moje powiedzenie nie. Wyszłam pierwszy raz w połowie tego, co robiła,
powiedziałam, to mi się nie podoba, nie chcę tego. Cześć Lucyna, hej kochana. Dziękuję za serduszka, Magdo. Nie chcę tego. Proszę to przerwać. Założyłam płaszcz, zapłaciłam, ponieważ zażądała zapłaty, mimo że usługa nie była wykonana. Zapłaciłam za to. I wyszłam stamtąd. I mimo że pierwsza myśl była taka, jak mogłaś zapłacić, trzeba było się kłócić, mogłaś zrobić tam aferę, straciłaś pieniądze i tak dalej. Usiadłam sobie z tym, usiadłam z tymi emocjami i pomyślałam sobie, że właśnie odbyłam sesję z najlepszą coach. Ponieważ właśnie ta coach, którą reprezentowała ta kosmetyczka, pokazała mi, jak powiedzieć nie. Pokazała mi, jak zrobić pierwszy krok, by powiedzieć sobie tak. I po całym procesie z wdzięcznością powiedziałam dziękuję. Pierwsza lekcja zaliczona, ale to nie była jedyna. Potem były kolejne i kolejne i kolejne. I spotykam się z ludźmi, którzy szukają, non-stop szukają i szukają i fryzjerów, i kosmetyczek, i coachów, i mentorów i nie mogą znaleźć właściwych i godzą się na półśrodki. Dokładnie tak. I godzą się na półśrodki. Chcę, żebyście wiedzieli, że to godzenie się na półśrodki to nie jest tylko w tym jednym zakresie. To jest we wszystkim. Godzenie się na półśrodki w relacjach, godzenie się na półśrodki w przyjaźniach, godzenie się na półśrodki w znajomościach, godzenie się na półśrodki w pieniądzach i w zarabianiu, godzenie się na półśrodki w tym, co robisz na co dzień w pracy zawodowej, godzenie się na półśrodki w miejscu, w którym mieszkasz i w jakości tego miejsca, godzenie się na półśrodki w jedzeniu. To jest godzenie się na półśrodki wszędzie. Ale to godzenie się na półśrodki to nie jest tylko to, co jest na zewnątrz, to jest to, co robisz sobie. Ponieważ kiedy ty się godzisz na półśrodki, to znaczy, że co? Że nie jesteś warta dobrej jakości. Że nie zasługujesz na najwyższą jakość. A to nieprawda. Ojej, kochana, dzień dobry. Dzień dobry. Ale mi miło, Justynko, że jesteś. To nieprawda, że nie zasługujesz. To ty to sobie robisz. W momencie, w którym przestaniesz to sobie robić, zaczniesz stawiać siebie na pierwszym miejscu i szukać, aż znajdziesz. I to się zacznie od fryzjerki, od kosmetyczki, od manikiurzystki, to potem pójdzie przez księgowego, to potem pójdzie przez osobę do pomocy w twojej firmie, do asystentki twojej osobistej, do sekretarki, do wielu, wielu osób w twojej przestrzeni, gdzie zaczniesz szukać jakości, która będzie taka, jaką chcesz, a nie taka, jaką musisz przyjąć, ponieważ nie znalazłaś niczego wystarczająco dobrego. Nie zgadzaj się na półśrodki. Pierwszym krokiem jest to, żeby przestać pozwalać na ponowny gwałt na sobie. Wytrzymać emocje, wytrzymać siłę tych emocji, która dociska cię. Cześć Kamila, cześć kochana. A potem idź dalej. Ta kosmetyczka się nie sprawdziła, odbierz tą lekcję od niej. Weź tą lekcję, którą ona ci uczy, ponieważ ona ci psuje to, co powinna zrobić perfekcyjnie, po to, żebyś ty nie wytrzymała do końca z zamkniętymi ustami, ale po to, byś w odpowiednim momencie powiedziała nie dziękuję. Ten księgowy robi nie okej rzeczy nie po to, żebyś dała mu kolejną szansę, ale po to, żebyś powiedziała i zadała sobie przede wszystkim pytanie, czy chcesz dalej z taką osobą pracować. Nie chodzi o to, że mu płacisz. Chodzi o to, czy ta osoba jest z tobą zgodna. Nie? Szukaj dalej, ponieważ w każdej relacji następuje wymiana i ta wymiana to nie tylko pieniądze. My dajemy sobie nawzajem różne wartości i są to i pieniądze, i różnego rodzaju inne jakości. Tylko czy ta jakość, którą dostajesz, to jest jakość, która jest najwyższa jakość? Czy to jest najwyższy standard? Idziesz do terapeuty, do coacha, do mentora, i kupujesz ileś sesji, bo wydaje ci się, że jest okej i jest okej, a potem w pewnym momencie zaczyna się rozjazd między wami, to nie czekaj, aż
przy którejś z kolei dostaniesz naprawdę mega, mega kopa w dupę od tej osoby i jeszcze ta osoba z ciebie zrezygnuje. Tylko jak czujesz, że to już nie jest to, to puść to. I nieważne, ile jeszcze zostało do odbycia sesji, jeżeli ta osoba nie chce ci zwrócić pieniędzy, to nie ma znaczenia. Przyjmij, że właśnie zapłaciłeś za największą lekcję życiową pierwszego kroku, jak kochać siebie. Jak powiedzieć sobie tak. Jak nauczyć się mówić nie. I pobądź z tymi emocjami. Pobądź z tym wszystkim, co się zadzieje. Ponieważ kiedy z tym pobędziesz i uwolnisz to i dotrzesz do siebie, głęboko do siebie wewnętrznego, do siebie wewnętrznej, to zmiana, która się zadzieje, będzie dużo cenniejsza niż te pieniądze, które straciłeś lub straciłaś. Najtrudniejsze jest przejść poczucie, że tak do dupy będzie zawsze. Dokładnie tak, ponieważ nie będzie do dupy zawsze. Nie będzie do dupy zawsze. To jest tylko ten moment. Potrzebujemy nauczyć się wybierać, potrzebujemy nauczyć się szukać najwyższej jakości dla siebie na dany moment. I potrzebujemy się nauczyć mówić nie, dziękuję, proszę przerwać, to nie jest teraz ze mną zgodne. Potrzebujemy nauczyć się, by szukać do skutku, ponieważ jest najwyższa jakość dla ciebie. Może nie za pierwszym, nie za drugim razem trafisz. Może to będzie za czwartym albo za siódmym, ale nie poddawaj się. I szukaj, szukaj, aż znajdziesz, bo kiedy znajdziesz, nie będziesz mieć wątpliwości. To będzie jak taka gwiazdka. Ting, ting, zamiga gdzieś tam tobie. I wtedy, jak wsiądziesz sobie na ten stateczek z tą osobą i wasze wibracje się połączą, to uwierz mi, prędkość, jaka zadzieje się w twoim życiu i to, jak bardzo wszystko przyspieszy i to, jak będziesz się czuć przy tej osobie, będzie czymś niesamowitym. Niesamowitym. I czy to będzie fryzjerka, która po prostu będzie wiedziała, o co chodzi i zadba o ciebie i zaopiekuje się tobą i zatroszczy się w taki sposób, że poczujesz się tak cudownie zaopiekowana i nie wpadaj w euforię, tak? W tą euforię taką kiepską. Nie wpadaj. Ale pozwól się sobą zaopiekować w najwyższej jakości. Bo kiedy tak się stanie, to twoja wibracja i energia się podniesie. I wytrwać w tym poczuciu pustki, samotności. Cudownie, że o tym mówisz. Tak, Magdo, wiem, że to jest bardzo trudne. To prawda. Ponieważ to się wtedy pojawia. A ty zresztą wiesz o tym najlepiej, jak to jest. To się pojawia, to uczucie takiej samotności, pustki, ja jestem sama, wszyscy ode mnie odeszli. Przeoddychać to, przetrwać, bo potem zaczną pojawiać się ludzie, którzy są właściwi. Ja ostatnio dostałam zaproszenie na imprezę, na której niekoniecznie chcę być. Osoba, która mnie zaprosiła, powiedziała mi, że jej zależy, żebym była i żebym w tym roku nie wyjeżdżała na święta. Powiedziałam jej, że to już jest mój wybór, czy wyjadę na święta, czy przyjdę na imprezę. Przyjęła to, a ja miałam mieszane uczucia, tak czy inaczej powiedziałam tak. Jak czułam i robię to dość często, dużo osób z mojego otoczenia odpadło, ale też jest okej. Tak będzie się działo niestety. Cześć Iwonko. Będzie się tak działo i to jest proces zmiany. To jest proces zmiany. Tak wygląda zmiana, że stare potrzebuje odpaść. I jak w każdym procesie, kiedy coś odchodzi, następuje tak zwany proces żałoby, pożegnania tego starego, ale pożegnania tego po to, aby pojawiło się nowe. Tylko często nie potrafimy wytrwać. Ja o tym zresztą mówiłam chyba na pierwszym live'ie naszego warsztatu, tego, który jeszcze trwa, odzyskać swoje życie, że ludzie bardzo często wpadają w takie toksyczne relacje, wychodzą z jednej i wpadają w drugą, dlatego, że nie potrafią wytrwać. Cześć Danusiu i cześć Edytko. Nie potrafią wytrwać tego procesu żałoby. Ten proces żałoby lub opłakania, tego bycia w samotności, tego poczucia opuszczenia, to jest tylko etap, bo potem zaczyna się budowanie relacji ze sobą. I kochani, to budowanie relacji ze sobą jest czymś najpiękniejszym. Dzisiaj miałam okazję rozmawiać z jedną z absolutnie niesamowitych kobiet, bardzo bliskich mi. I rozmawiałyśmy o byciu
singielkami, jeśli to można tak nazwać. Czyli byciu samemu, po rozstaniu, po decyzji, że się rozstajemy z partnerami. I ona mi opowiadała o swojej historii i zapytała mnie, jak dawno to u mnie było. Ja powiedziałam, że to już 2 lata temu. I ona zapytała, dlaczego tak długo nadal nie decyduje się na bycie w związku z kimś. Powiedziała mi, że to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy po pierwsze, podejęłam świadomą decyzję o tym rozstaniu i nie były w to zaangażowane żadne trzecie osoby, dałam sobie czas na przyjrzenie się tej decyzji, czy ta decyzja to jest właśnie to i ten krok. Dałam czas na to, byśmy oboje zobaczyli, czy czas po rozstaniu cokolwiek zmieni. Jak u mnie też 2 lata, o, pięknie. Dziękuję, kochana. I co więcej, kiedy minął ten czas takiego lęku, paniki, czy ja sobie poradzę z 2 dzieci, sama, z dopiero raczkującym biznesem, czy ja to ogarnę, jak ja to ogarnę, co się będzie działo między nami, jakie będą konflikty, bo były oczywiście, że tak i nadal są. I co się stanie, może on kogoś nowego znajdzie, może w ogóle odsunie się od dziecka, może w ogóle nie będzie chciał widywać swojej córki i tak dalej. Ogrom rzeczy się pojawiało. I potem był żal i pretensje i ogrom pracy wokół tego. Kiedy ja sobie na to pozwoliłam, a zajęło to trochę czasu, to co się zadziało potem, to zadziało się coś niesamowitego, ponieważ zaczęłam budować relacje ze sobą. I nagle pomyślałam sobie, wow, jakie to jest fajne. Jakie to jest fajne poznać siebie. I zrozumiałam, że ja siebie nigdy nie znałam. Nigdy nie było czasu, żebym ja ze sobą była, sama ze sobą, przez x miesięcy, by ktoś się wokół mnie nie pojawiał. Czy to spotkania, czy randki, cokolwiek, zawsze gdzieś coś się działo. A tym razem powiedziałam sobie, chcę siebie poznać. Chcę siebie poznać, chcę zbudować ze sobą relacje i zobaczyć, kim ja jestem naprawdę, ponieważ kiedy siebie poznam i zobaczę wszystkie swoje strony, i te lęki, i te ciemne, i te cienie, i te blaski, to wtedy będę wiedziała, z czym wchodzę w nową relację. Będę wiedziała, co oferuję drugiej osobie. Będę wiedziała, jaką jakością jestem. I nie będę miała presji, że musi się nagle ktoś pojawić w moim życiu. Będzie to, co robiłam i czego się nauczyłam, czyli zacznę decydować, czy ta osoba, która pojawia się w moim życiu, czy to jest jakość, którą naprawdę chcę zaprosić do swojego życia. Ponieważ w pewnym momencie stworzyłam swoje życie tak fascynujące i interesujące, że osoba, która do mnie przyjdzie, musi mieć równie interesujące życie. Ja nie chcę być powodem, dla którego ktoś będzie chciał wstawać z łóżka. Nie chcę być powodem dla takiej osoby. Ja chcę, żeby ta osoba wstawała z łóżka, ponieważ ma wspaniałe życie i zaprosiła mnie do swojego życia, ponieważ chce się podzielić tym życiem, które jest tak cudowne, ze mną. I wtedy ja się chcę podzielić swoim życiem z tą osobą, ponieważ wiem, jaką jest jakością. I dlaczego nie? I wtedy stworzymy wspólnie cudowną jakość, ale do tego potrzebowałam czasu. Czasu, który pozwolił mi na poznanie siebie, na zbudowanie relacji ze sobą. Tak, poznać siebie, kiedy jesteś panią swojego życia, skupiasz się na swoich potrzebach, a nie na mężczyźnie. Dokładnie tak, Magda. Amen. Dokładnie tak, kochani. Więc podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie, bo za chwilę pewnie wpadnie tutaj moje dziecko, bo zaraz będziemy kończyć live'a. Kochani, nie zgadzajcie się na dalsze gwałty na sobie. Nie róbcie tego sami sobie. Pozwólcie sobie powiedzieć nie i wytrzymać tę siłę i presję emocji. Kiedy to zrobicie, zmiana będzie tak cudowna i piękna, że nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. To jest coś niesamowitego, absolutnie niesamowitego. I nigdy w życiu nie żałowałam decyzji, że przerwałam daną rzecz i powiedziałam nie, dziękuję, proszę, przestań albo nie, nie chcę. Za to zawsze żałowałam, że tego nie zrobiłam, kiedy czułam, że powinnam. Dziękuję, kochana. I na koniec chcę Wam powiedzieć, dlaczego dzisiaj tak wyglądam. Bo zapewne część z Was widzi, więc chcę Wam powiedzieć, że
Dzisiaj właśnie na jednej z grup rozwojowych pojawiła się ogromna fala hejtu przeciwko mnie. Wczoraj o tym opowiadałam na drugim dniu warsztatu, a dzisiaj to się zadziało. Ogrom hejtu potoczył się w moją stronę i różnego rodzaju wyzwiska, i różnego rodzaju bardzo niefajne określenia i takie próby ściągnięcia mnie w dół i udowodnienia, że ja to, tamto, czy siamto, czy owam, to osiągnęłam i tak dalej. I ten wygląd mój, chcę, żebyście zobaczyli, żebyście poczuli, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nie musi wpłynąć na nas. To nie jest moja historia, kiedy ja coś przepracuję. To jest historia tych osób, które potrzebują jakichś dowodów na moją skuteczność. Ja nie potrzebuję niczego nikomu udowadniać, ponieważ ja nawet nie chcę pracować z ludźmi, którzy ode mnie żądają dowodu, bo to nie jest w ogóle moja bajka. Ja takich osób nie będę prowadziła. Nie będę prowadziła, ponieważ mogę wybrać, z kim pracuję, a z kim nie. I chcę pracować tylko z ludźmi, którzy mówią tak, bo wiedzą. Między innymi Magdo, tak. Choć mężczyźni tam po prostu po mnie pojechali równo. Ale tak jak powiedziałam, aż się zagapiłam. Dziękuję, kochana. Tak jak powiedziałam, chcę, żebyście zobaczyli, że to nie musi na was wpływać, to, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli cokolwiek będzie was dotykać, to tylko dlatego, że to was dotyczy. I weźcie z tego wtedy lekcję, usiądźcie, zróbcie proces, rozpiszcie w dzienniku, zróbcie EFT, cokolwiek. Nie ma znaczenia, abyście ogarnęli siebie. Niech ci ludzie, którzy to robią, niech się staną waszymi darmowymi coachami, za których nie płacicie. I na tym wzrośnijcie. 3-4 lata temu taki hejt sprawił, że ja przez 2 tygodnie nie mogłam się podnieść z łóżka, że ja się zamykałam, zawijałam w koc, nie byłam w stanie nic napisać, potrzebowałam schować się i płakać. Cześć, Kamilu. I płakać. Ale to było wtedy. I wtedy potrzebowałam to ogarnąć. I wtedy to ogarniałam. I byłam w tym sama. I było mi ciężko. I ryczałam, i wyłam, i wychodziły różne straszne rzeczy. I myślałam, że się nie podniosę. I nie rozumiałam, czemu ludzie są okrutni. Ale dzisiaj to tak nie działa. I dzisiaj chcę wam pokazać, że to jest historia innych. To, co oni robią. I ja nie muszę tego słuchać. I ja nie muszę tych ludzi oglądać, ponieważ to jest świat online. I w świecie online jest jeszcze łatwiej wybrać, z kim mamy do czynienia, z kim nie. I ja nie mam tutaj ceregieli. Ja się tu z nikim nie będę szczypać i z nikim nie będę się dziubdziać, ani nikogo nie będę klepać po dupce i mówić tak, 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 już ci tutaj wysyłam wszystkie dokumenty i wszystkie dowody na to, kim ja jestem. Ja nie muszę niczego nikomu udowadniać. Jeśli ktoś chce i widzi i rezonuje, i ja rezonuję z tą osobą, to powie tak. Jeżeli nie, to powie nie. I to wszystko, ponieważ osób, które prowadzą innych, jest tak dużo, że możemy się podzielić i każdy z nas znajdzie kogoś dla siebie. Więc kochani, szukajcie, aż znajdziecie, pytajcie, jeśli macie wątpliwości, negujcie, jeśli coś jest niezgodne z wami i mówcie otwarcie o swoich uczuciach. Otwarcie, że to wam nie pasuje, tamto wam nie pasuje. Na to się nie zgadzacie i tego w swoim życiu nie chcecie, a potem powiedzcie, czego chcecie. Nie kończcie tylko na tym, czego nie chcecie, ale potem wyciągnijcie, czego chcecie, jakiej jakości, jakich ludzi wokół siebie, ponieważ kiedy to określicie, to tacy ludzie zaczną się do was przyklejać albo pojawiać w waszej przestrzeni. Dziękuję wam ogromnie za dzisiaj. Dziękuję, kochani. Jestem ogromnie poruszana. Dziękuję, Magdo, i dziękuję, Justynko, że byłyście ze mną. Jesteście dwiema kobietami, z którymi mam wyjątkową więź. Nawet jeżeli się nie widujemy, to mam do was ogromną, ogromną sympatię. Dziękuję, kochani. Wszystkim wam pozostałym. Ściskam was. Widzimy się jutro.